I witam serdecznie, Wielka Sobota dzisiaj, czyli Pan Jezus leży w grobie i po 3 latach działalności publicznej w końcu może odpocząć. Jutro będzie Wielkanoc, czyli pamiątka zmartwychwstania, najważniejsze święto w roku liturgicznym, czego szczerze mówiąc do końca nie rozumiem, ponieważ z chrześcijańskiego punktu widzenia najważniejszym wydarzeniem było właśnie ukrzyżowanie, bo to właśnie ukrzyżowanie zmazywało grzechy, a zmartwychwstanie jedynie tylko udowadniało to, że Jezus jest Mesjaszem. No ale dzisiaj nie o teologii, chciałbym kiedyś nagrać vloga o teologii, ale nie, więc dzisiaj będę... Dzisiaj chciałem skomentować epicką debatę między dwoma potężnymi doktorami, doktorem ekonomistą Sławomirem Mentzenem i doktorem filozofem Marcinem Chmielowskim. Taka debata się odbyła. Pan Marcin Chmielowski wyzwał Mentzena, w sensie nie, że wyzwał go od najgorszych, tylko wyzwał go właśnie na pojedynek taki debatowy. No i rodzi się pytanie, kim jest pan Chmielowski, bo kim jest pan Mentzen, no to wszyscy dobrze wiemy. Jest następcą Korwina i prezesem partii, biznesmenem, a kim jest pan Chmielowski? No właśnie, pan Chmielowski, z tego co sprawdziłem, jest pełnomocnikiem terenowym rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. No, co to jest rzecznik małych i średnich przedsiębiorców? To jest taki... takie polskie kuriozum, ponieważ w Polsce, to jest rządowa instytucja i w Polsce jest tak, że jest sobie państwo, i to państwo wie, że jest państwem patologicznym, więc powołuje rządowe instytucje do ochrony praw jakichś tam osób. No i jakiś czas temu został powołany rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. No i ten rzecznik broni praw małych i średnich przedsiębiorców. Czyli mamy państwo, które gnębi małych i średnich przedsiębiorców i mamy państwowego rzecznika, który broni małych i średnich przedsiębiorców. W normalnym państwie taka instytucja jest niepotrzebna, a jeżeli już jest potrzebna, to ona funkcjonuje jako jakieś prywatne stowarzyszenie, prywatna inicjatywa. Zrzeszają się przedsiębiorcy i powołują sobie swojego rzecznika, który reprezentuje ich na przykład przed w sporach z państwem, jest sprawa w sądzie, tam nie wiem, przedsiębiorca kontra Rzeczpospolita o na przykład nielegalne zamknięcie lokalu, że na przykład urzędniczki z sanepidu przyszły do lokalu w towarzystwie uzbrojonych w pałki i pistolety mundurowych i zamknęły lokal, pogoniły klientów. I teraz na przykład przedsiębiorca czuje, że jego prawa zostały złamane. No to korzysta z pomocy rzecznika, który mu pomaga na przykład, nie wiem, złożyć pozew do sądu i dochodzić swoich praw. No ale w Polsce, no tak jak mówię, jeżeli takie instytucje jak rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, czy rzecznik praw obywatela, czy kogoś tam istnieje, no to znaczy, że jakby państwo z założenia wie, że jest złym państwem, a mimo to nic z tym nie robi. Poza tym, że powołuje jakiegoś rzecznika i zabiera przedsiębiorcom pieniądze w podatkach, żeby ten rzecznik miał się z czego utrzymać. Nie, no oczywiście tutaj to była taka trochę manipulacja z mojej strony, bo trochę spłyciłem funkcję pana Chmielowskiego. Natomiast, no pan Chmielowski jakby działa w ruchu wolnościowym od dawna. Jest dosyć znany jeszcze z programów Młodzież Kontra, gdzie reprezentował tam bodajże Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii, czy coś w tym stylu. No i gdzieś tam udziela się na polu, czy to publicystycznym, czy edukacyjnym, więc jest postacią jakąś tam znaną i właśnie wyzwał pana Mentzena na taki pojedynek, czy liberałom jest potrzebna konfederacja na taką debatę, tak? No bo pan Chmielowski stawia tezę, że liberałom, libertarianinom, wolnościowcom konfederacja nie jest do niczego potrzebna. No i chciałem sobie właśnie tutaj skomentować kilka ciekawych myśli z tej debaty. Tutaj pan Chmielowski przyjął bardzo ciekawą strategię zwracania się do Mentzena Sławku, tak? No, prawdopodobnie znają się tam skądś, gdzieś tam pewnie się spotykali, więc pewnie są na ty. Zresztą obaj są doktorami, to mogą sobie na to pozwolić. Dobrze, więc tak, teza właśnie stawiana przez pana Chmielowskiego, że nie trzeba głosować na Konfederację, żeby wprowadzić
liberalnych posłów i tutaj jakby pan Chmielowski podaje przykład Jakuba Kuleszy, który wszedł od Kukiza do Sejmu, zresztą nie tylko Kulesza, bo przecież też Jacek Wilk, też no, wydaje mi się wolnościowy poseł, był posłem z listy Kukiza i jest to troszeczkę słaby argument ze strony pana Chmielowskiego, ponieważ chciałbym zaznaczyć, że również narodowcy weszli z list Kukiza, więc no bo tak, jakby wielu wolnościowcom przeszkadza to, że korwiniści, wolnościowcy poszli w mariaż z Ruchem Narodowym czy z Grzegorzem Braunem. No, ja też nie byłem tym jakoś specjalnie zachwycony, ale i tak uważam, że Ruch Narodowy czy nawet Grzegorz, zwłaszcza Grzegorz Braun są dużo bardziej wolnościowi niż na przykład Platforma Obywatelska czy PiS czy Hołownia czy jakieś tam inne opcje, które są do wyboru. Tak, więc no mówię, ten argument, że można głosować na jakieś inne opcje i wprowadzić wolnościowych posłów, no można też na Kukiza zagłosować i wprowadzić narodowych posłów. I to jakoś panu nie przeszkadza, panie Chmielowski. Dobrze, no tak, tam później też Chmielowski podawał przykłady innych jakichś tam wolnościowych polityków, czy liberalnych, czy libertariańskich i nie wiem czemu podał przykład pani Jachiry. No okej, okay, spoko. Teraz tak, w pewnym momencie no Sławomir Mentzen jakby stwierdził, że on w sumie się nie identyfikuje jako liberał, tylko jako konserwatysta i podaje taki argument, że właśnie ta wolnościowość w pewnym sensie wynika z konserwatyzmu i powiem szczerze, że jakby w pewnym sensie się z tym zgadzam. To znaczy oczywiście są też, nie wiem, czy politycy, czy działacze, którzy nie są konserwatywni, nie uważają się za konserwatystów, nie przywiązują wagi do konserwatyzmu, a też jakby mają pewne poglądy na politykę czy na gospodarkę, poglądy stricte liberalne. Natomiast ja bym tu jednak bym bardziej obstawał przy tym zdaniu pana Mentzena, że faktycznie liberalizm klasyczny, liberalizm gospodarczy jest w pewnym sensie wtórny do konserwatyzmu. Bo w jakiś tam sposób wynika właśnie z tej konserwy, tak? Jest to jakaś, ten liberalizm jest to jakaś tam wartość właśnie taka konserwatywna, która gdzieś tam budowała naszą cywilizację na pewnym etapie jej rozwoju. No bo tak, tutaj na początku debaty Chmielowski zwrócił uwagę, że nie wiem, czy wszyscy, czy większość, czy duża część właśnie posłów Konfederacji jest sygnatariuszami tak zwanej Konfederacji Giedrzwałckiej. Co to jest ta Konfederacja Giedrzwałcka? To jest, nie jestem pewien, ale to chyba inicjatywa właśnie Grzegorza Brauna. W Giedrzwałcie, w takim miasteczku, gdzieś tam pod koniec XIX wieku miały miejsce objawienia maryjne. No więc jest to jakby dosyć istotne miasto dla niektórych katolików. I gdzieś tam powstała taka właśnie Konfederacja Giedrzwałcka, czyli taka deklaracja ideowa, która zakłada właśnie jakieś tam przywiązanie do wartości katolickich. Zakłada, że to przywiązanie do wartości katolickich jest istotne dla państwa i na tych wartościach katolickich państwo powinno być oparte. I teraz, czy to jest spoko, czy nie spoko? Powiem tak, jakby, bo ostatnio jest straszny hejt na Kościół katolicki, no ja mam pretensje do Kościoła katolickiego stricte teologiczne, nie wynikające z jakiegoś tam tego, że papież wiedział albo nie wiedział, bo nie wiem, czy wiedział, widziałem ten reportaż TVN-u i powiem szczerze, że te argumenty no były takie sobie, ale jakby nie chcę tu się do tego odnosić. Też nie czytałem całej tej Konfederacji Giedrzwałckiej. Jestem kilka głupich rzeczy, które mi się bardzo nie podobają. Stwierdzenie na przykład takie, że jesteśmy przeciwko talmudycznemu biurokratyzmowi. I co to jest biurokratyczny talmudyzm? Nie mam pojęcia, więc panie Sławku, ponieważ pan podpisywał tą
tą deklarację Gierzwałską, to będę wdzięczny, jakby pan wyjaśnił, co ma pan na myśli, mówiąc talmudyzm biurokratyczny, czy biurokratyzm talmudyczny. No więc tak, w pewnym momencie Chmielowski zarzuca, że Ruch Narodowy ma w swoim programie budowę mieszkań przez samorządy. Tak, no bo to jakby w opozycji tutaj jakby argumenty, które pojawiają się przeciwko Konfederacji, to są argumenty związane głównie właśnie z Ruchem Narodowym czy z koroną Grzegorza Brauna. I to jest też taka aluzja do jakby różnych wzniosłych pomysłów, czy to PiSu, czy Platformy, czy innych jakichś tam partii, że państwo będzie budować mieszkania. I to jakby od samego początku, to pamiętam jeszcze za Kwaśniewski obiecywał tam mieszkania dla młodych małżeństw, ktoś, później Platforma jakieś tam mieszkania obiecywała, PiS obiecywał, no i jakby zawsze, znaczy zawsze, no nigdy z tego nic dobrego nie wychodziło, bo państwo nie jest od budowy mieszkań, natomiast Ruch Narodowy mówi o budowie mieszkań przez samorządy. Tu nie widzę problemu, no jakby samorządy niech sobie budują, tylko żeby to też nie było jakby odgórnie narzucone przez jakieś ustawy, ale wydaje mi się, że samorządy powinny mieć prawo do, nie wiem, budowy mieszkań u siebie, na swoje potrzeby. No na pewno Urząd Miasta lepiej wie, gdzie takie mieszkania trzeba wybudować i na pewno zrobi to lepiej niż jakiś tam urzędnik w Warszawie. Natomiast no, nie powinno to być regulowane przez jakieś tam ustawy, więc nie bardzo wiem, jak z Warszawy, będąc, nie wiem, u władzy Ruch Narodowy, chce realizować program budowy mieszkań przez samorządy. Nie, uważam, że tutaj samorządy powinny same między sobą konkurować, powinny mieć taką możliwość, ale nie powinny mieć takiego obowiązku. Dobrze, więc tak. Tutaj padło takie ciekawe stwierdzenie. Mencen, znaczy, tak, Chmielowski tutaj zwrócił uwagę, że najbardziej wolnościowi posłowie, czyli właśnie ten Dziambor, Kulesza i Sośnierz, zostali usunięci z Konfederacji. Mencen powiedział, że to, no tak, odeszli z Konfederacji i popełnili eutanazję polityczną. I Chmielowski tutaj troszeczkę się zakałapućkał. Stwierdził, że mam nadzieję, że ta eutanazja będzie postępować. No domyślam się, że chodziło mu o eutanazję Konfederacji, ale od strony takiej logicznej, językowej wyszło, że chodzi mu o eutanazję właśnie partii wolnościowcy. Dobrze, więc tak, w pewnym momencie, to o, tutaj troszeczkę jednak Mencen dał się zagiąć, w pewnym, gdzieś tam koło 20 minuty, bo jakby obaj panowie, szacun, szapoba, jeżeli chodzi o erystykę, retorykę, bardzo pewni siebie, wypowiadają się bardzo dobrze, ale w dwóch momentach Mencen jednak pękł i pierwszy moment to jest właśnie pytanie o to, jak Ukraińcy są faworyzowani, bo to też był argument przeciwko Konfederacji, że Konfederacja odwołuje się właśnie do jakichś tam plemiennych, narodowych argumentów typu, nie wiem, hejt na Ukraińców, hejt na muzułmanów i tak dalej, i tak dalej. I właśnie Chmielowski odwoływał się do hasła Stop Ukrainizacji Polski. No i padło pytanie, w jaki sposób do Mencena, w jaki sposób Ukraińcy są faworyzowani. Tak, bo Mencen tłumaczył, że chodzi o to, żeby jakby w Polsce Ukraińcy i Polacy i w ogóle wszyscy byli traktowani tak samo przez państwo. Co jest oczywiście jak najbardziej słusznym postulatem. No i padło pytanie, w jaki sposób Ukraińcy są faworyzowani. I tu pierwsze potknięcie Mencena, stwierdził, że no, że on tak do końca nie wie, jak są faworyzowani, ale szybko się odnalazł, zaczął mówić o tym zbożu, które było do Polski, jakby no wjeżdżało do Polski, i tutaj też chcę wyjaśnić, jakby, bo też do końca tak nie rozumiem, widzę, że może nie nawet ze strony samych jakby tam posłów Konfederacji czy działaczy Konfederacji, ale ze strony wyborców bardzo często odnoszę wrażenie, że
no, wyborcy chcieliby, żeby jednak polskie produkty, polski przemysł był jakoś chroniony, żeby do Polski nie wjeżdżały produkty obcego pochodzenia, nie wiem, na przykład zboże ukraińskie. I to nie jest spoko, bo jednak ja jako wolnościowiec uważam, że jakby, tak Korwin to powtarza, konsument jest ważny, to właśnie konsument, nie chodzi o producenta, tylko chodzi o konsumenta, żeby konsument miał dobry, tani produkt. Natomiast z tym zbożem, no, z tego co jakby konfederaci mówią, jest problem, ponieważ jednak polski rolnik musi spełniać pewne wyśrubowane normy narzucane przez Unię Europejską i przez to nie może konkurować właśnie z tanim zbożem ukraińskim, gdzie ukraińscy rolnicy tych norm nie muszą spełniać. Co pokazuje też pewien absurd Unii Europejskiej, bo kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, no to miała być strefa wolnego handlu. Okej, być może to jest strefa wolnego handlu w ramach Unii Europejskiej, ale na zewnątrz, no to już nie jest to strefa wolnego handlu, więc jakby nie są. Okej, jest ułatwienie w przepływie towarów, usług, kapitału w ramach Unii, ale poza Unią już jakieś tam ograniczenia są. No ale teraz przy okazji jakby misji pokojowej na Ukrainie, no no to zboże gdzieś tam w ramach wsparcia dla Ukrainy było wpuszczane, ono miało podobno być gdzieś tam dalej transferowane za granicę do Afryki czy gdzieś, a się okazało, że trafiało na polski rynek. Natomiast to hasło stop ukrainizacji Polski, ono było, no nie wiem, czy, znaczy przez innych też jakoś było tam używane, ale chyba właśnie przez Grzegorza Brauna było tak najmocniej promowane. No i powiem szczerze, że, no właśnie, bo to też musimy sobie wyjaśnić, na czym polega Konfederacja. Konfederacja to jest zlepek trzech różnych partii, trzech różnych środowisk, to znaczy tam miało być więcej tych partii, nie wiem, Wikipedia chyba podaje, że w Konfederacji jest jeszcze partia kierowców, tak? Więc tych środowisk miało być więcej, ale w pewnym momencie to się zamknęło, jest nowa nadzieja, no przez chwilę byli jeszcze wolnościowcy, ale wyszli, jest Ruch Narodowy i jest Korona Grzegorza Brauna i tak jak mówiłem na początku, wydaje mi się, że, znaczy wydaje mi się, no jestem przekonany, że zarówno Ruch Narodowy, a Grzegorz Braun na pewno są dużo bardziej wolnościowi od PiSu czy Platformy. Zresztą pamiętam jeszcze, jakby Ruch Narodowy dzisiejszy jest tworzony przez ludzi, którzy kilkanaście lat temu tworzyli czy współtworzyli Ligę Polskich Rodzin. I to też była partia taka konserwatywna, katolicka, narodowa, ale pamiętam, że gdzieś tam właśnie około 2006 czy 2007 roku chyba we Wprost pojawił się jakiś taki artykuł z rankingiem najbardziej liberalnych, najbardziej gospodarczo najbardziej liberalnych partii i właśnie LPR było wtedy na pierwszym miejscu. I przypomnę, że PiS wtedy jak rządził w koalicji z LPR-em, no to obniżane były podatki, bo został obniżony podatek dochodowy, został jakby zlikwidowany podatek od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny, więc to było okej. No ale no i dzisiaj Zycia Gilowska się w grobie przewraca, widząc co Wateuszek odwala. Więc tak jak mówię, Konfederacja no, składa się z kilku środowisk i tam w niektórych szczegółach się różnią, ale jednak kierunek jest ten sam, idą w jednym kierunku, tylko że no, Ruch Narodowy powiedzmy idzie tam, o czekaj, może tak, tam idzie Ruch Narodowy i tu się zatrzymuje na przykład, a Nowa Nadzieja idzie tam i idzie troszeczkę dalej, a Grzegorz Braun to jeszcze też idzie dalej, ale bardziej tam i albo tam. Ale generalnie idą w jednym kierunku, tylko na różne odległości. I więc gdzieś tam w poszczególnych kwestiach mogą się różnić poszczególne głosowania. W poszczególnych głosowaniach się posłowie nie zgadzają, ale jakby jest jeden słuszny kierunek ideowy, to jest właśnie ten kierunek konserwatywno-liberalny. Tak, teraz sobie wszedłem na Wikipedię
i widzimy tutaj tak kompozycja: Ruch Narodowy, Nowa Nadzieja, Konfederacja Korony Polskiej i Ruch Prawdziwa Europa. A tak, dołączył ostatnio, to znaczy właśnie w sumie nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja. Wiem, że było jakieś spotkanie, Mirosław Piotrowski to jest były europoseł i on chyba też kandydował na prezydenta i on właśnie chyba był jakieś spotkanie, jakieś zawarcie współpracy między Koroną Grzegorza Brauna a Ruchem Prawdziwa Europa, czy zawiązaniem współpracy, ale zdaje mi się, że gdzieś jeszcze wcześniej, jakiś czas temu wchodziłem tutaj na stronę i widziałem informacje o partii kierowców. Tak. 10 kwietnia do koalicji przystąpiła partia kierowców. No i na tym koniec informacji. Dobrze, więc... No więc w niektórych kwestiach się nie zgadzają i powiem szczerze, chętnie bym zrobił na przykład kiedyś wywiad z Grzegorzem Braunem. Miałem nawet kilka razy okazję gdzieś tam pana Grzegorza spotkałem. Jest nawet filmik, jak pan Grzegorz ogląda sztuczkę karcianą i powiem szczerze, w moim wykonaniu, i powiem szczerze, że w życiu nie widziałem, żeby ktoś się tak cieszył z karcianej sztuczki. No ale spoko. Chętnie bym zrobił z nim wywiad na temat jego prawdziwych poglądów, ponieważ ja pamiętam jeszcze jego działalność z czasów, zanim został posłem, jeszcze jak był tym reżyserem filmów dokumentalnych, że te filmy są moim zdaniem świetne od strony takiej formalnej, świetnie są zrobione, natomiast od strony merytorycznej, no na kilku, no nie wiem czy kłamstwach, bo nie wiem, jakie były intencje, ale na kilku nieprawdziwościach takich dość, no ciężko mi uwierzyć, że to nie było świadome kłamstwo. Na kilku nieprawdziwościach go złapałem, ale to nie będę teraz o tym mówił. No właśnie pamiętam jego działalność z tamtego okresu i on był bardzo wolnościowy. Wydaje mi się, że Grzegorz Braun w wielu kwestiach jest dużo bardziej wolnościowy niż wielu wyborców Konfederacji. Natomiast, no tu jest problem, bo z jednej strony jest wolnościowy, a z drugiej strony jest turbokatolicki i przyciąga do siebie właśnie ten elektorat turbokatolicki, który nie rozumie wolnego rynku, nie rozumie właśnie tego liberalizmu gospodarczego. Nie mówię, że wszyscy, nawet wśród wyborców czy działaczy Grzegorza Brauna, no mam, nie wiem, kolegów czy koleżanki, które są bardzo wolnościowe pod względem gospodarczym, ale wydaje mi się, że wielu wyborców jakby tego do końca nie rozumie, więc chętnie bym z nim zrobił taki poważny wywiad na temat jego prawdziwych poglądów, co on naprawdę uważa w różnych kwestiach i jak to godzi z tym swoim właśnie turbokatolicyzmem. Dobrze, lećmy dalej. Chmielowski w pewnym momencie, koło 32 minuty, zarzuca Mentzenowi, że milczał w sprawie Ukrainy. I słusznie zauważył Mentzen, że głosu Chmielowskiego w sprawie Ukrainy też nie było. Znaczy być może był, ale ja na przykład nie słyszałem głosów potępienia Rosji ze strony Chmielowskiego. I tu w tym samym kontekście Mentzen mówi, no bo po prostu jakby nikt nie wie, kim jest Chmielowski. Tutaj dosyć mocno na tym punkcie jakby się Mentzen uderza w Chmielowskiego, że my robimy realną politykę, a wy sobie tylko gadacie, macie grupkę kolegów i nikt o was nie słyszał. Mimo, że merytorycznie bardzo sensownie gada pan Chmielowski, to jednak jest to takie, no jakby ogranicza się głównie od czasów, nie wiem, czy Młodzież Kontra jeszcze jest produkowane, chyba nie, no ale tego programu, nawet jeżeli jest, to pewnie tego programu też już nikt nie ogląda. Nie, no chyba nie ma tego programu już. No a nawet jakby był, to pan Chmielowski chyba już byłby za stary, żeby tam występować. Ale no wtedy to może jeszcze ktoś kojarzył Chmielowskiego, no dzisiaj nie wiadomo, kto to jest. No więc natomiast i właśnie, i tutaj drugi moment, w którym Sławek się potknął, jeśli chodzi o udział w debacie. Chodzi mi o takie potknięcie wizerunkowe, nie jakieś tam merytoryczne. Ale w pewnym momencie Sławek się bardzo uniósł. Chmielowski, nie wiem, czy specjalnie, czy niespecjalnie, czy po prostu skłamał, czy po prostu nie wiedział, ale zarzucił Mentzenowi, że ten właśnie milczał w sprawie Ukrainy, że długo czekał, że nie potępił od razu. Co wydaje mi się nie do końca prawdą, bo z tego co kojarzę, to Konfederacja od razu potępiła atak Rosji na Ukrainę. No i więc Sławek się tutaj
bardzo oburzył. I tak jak ktoś napisał w komentarzu Sławkowi, wy mało ego. No i trochę słabo to wyszło, bo zaczął właśnie tak krzyczeć i jęczeć, a jak no, Sławek jęczy, to brzmi trochę jakby był przed mutacją, że jak nie pisałem, przecież pisałem, codziennie tweety wrzucałem na ten temat. No więc, trochę słabo to wyszło. I powiem szczerze, pierwszy raz widziałem Sławomira Mentzena w takim stanie. On potrafi się unieść. Ja pamiętam na jednym piwie z Mentzenem we Wrocławiu, gdzieś tam ktoś go zaczepił o aborcję i widziałem Sławomir Mentzen się uniósł, bo on zawsze taki spokojny, mówi tak spokojnie, a uniósł się, ale zrobił to właśnie, tak się uniósł, dobrze się uniósł, tak widać było, że z taką charyzmą się uniósł, że wie co mówi, że jest pewny tego, że to ja mam rację, a nie ty, a tu było takie właśnie, no ale przecież pisałem, no zaraz ci pokażę, no i Chmielowski coś tam mówi, debata trwa dalej, a Sławomir, o nie, ja ci udowodnię, że ja mam rację. I zaczął scrollować telefon, szukać jakichś tam tweetów sprzed roku. Więc tak jak mówię, no pierwszy raz widziałem Sławomira Mentzena w takim stanie. No i niestety tutaj właśnie dostrzegłem w Sławku Mentzenie taką bardzo niedobrą cechę, która może go kiedyś politycznie zgubić. To jest ta sama cecha, która jest właśnie podstawą tego korwinowskiego protokołu 1%, czyli taka potrzeba, żeby mieć rację, tak? No bo z czego wynika protokół 1%? Z tego, że Korwin coś palnie i zamiast jakby przejść, nie wiem, do następnego tematu, to on się uparcie tego, ale mam rację, ale wiedział, a ma pan dowód? Gdzie to naprawdę nikogo nie o to chodzi, nie interesuje, czy wąsaty pacykarz wiedział, czy nie wiedział, tak? I nikogo nie interesuje, jakie jest średnie IQ danej grupy społecznej i jak to wpływa na średnie zarobki w tej grupie, tak? To akurat w polityce nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, czy udaje się zrealizować program, czy się nie udaje. No oczywiście to była debata i no, w debacie politycznej no, jednak czasem trzeba mieć rację, ale no, czasem warto mieć rację, ale sposób, w jaki to zrobił Sławomir Mentzen, no w tym przypadku był trochę niepoważny, tak? Więc w pewnym momencie no, Mentzen był tak nakręcony, że tylko wystarczyło, żeby Chmielowski mu powiedział: Sławku, zjedz Snickersa, i byłoby po debacie. Więc no ale doktor Chmielowski, dobrze wychowany człowiek, więc nie, no nie zniżałby się do takiego poziomu, do takich zagrywek. Chociaż w pewnym momencie debata faktycznie zeszła na poziom bardzo niski, ale okej, lećmy dalej. Więc tak, no myślę, że jakby w takich sytuacjach pan Mentzen powinien bardziej panować nad sobą. Co też było śmieszne, bo kilka minut później jakby Mentzen sam zarzucał Chmielowskiemu, że podchodzi do sprawy zbyt emocjonalnie i tego typu argumentacja się powtarzała. Nie, ty podchodzisz emocjonalnie, ty podchodzisz, no. Więc okej. Dalej, koło 28 minuty Chmielowski odpowiedział, jaka alternatywa polityczna dla liberałów czy libertarian, jeśli nie konfa, tak? No bo teza jest taka, że liberałowie nie potrzebują konfederacji. No bo tak, podobno właśnie tam jedna z organizacji Chmielowskiego zrobiła, ja nie wiem, które, bo tam były różne te organizacje, podobno zrobili takie badanie, z którego wyszło, że 20% ludzi w Polsce ma poglądy liberalne i podobno liberałowie głosują na Platformę i na Hołownię. No i to jest nieporozumienie. Platforma owszem uchodziła kiedyś za partię liberalną, ale PO rządziła 8 lat i pokazała, że nie ma nic wspólnego z liberalizmem i tak jak PiS, Platforma podnosiła podatki, uprzykrzała życie przedsiębiorcom, strzelała do górników, uprawiała propagandę, biła ludzi na demonstracjach. Tam przeprowadzili co prawda jakieś ustawy deregulacyjne Gowina i to było spoko, ale to było jakby no, kropla w morzu, tak? Więc generalnie PiSowi też zdarzało się jakieś pozytywne rzeczy zrobić, tak? Chyba jedna z fajniejszych rzeczy, ja nie wiem w końcu jak to się skończyło, czy oni to przywrócili, czy w końcu to odwołali, ale na początku swoich rządów PiS wprowadził prawo, że możesz wyciąć swoje drzewo. W Polsce to była jedna z największych patologii, że zasadziłeś sobie drzewo, albo na przykład twój ojciec, albo twój dziadek zasadził drzewo na twojej działce, czy na swojej działce, teraz ta działka jest twoja i ty po, nie wiem, 20 latach nie możesz wyciąć swojego drzewa. Tak, musisz się pytać, czy ja mogę wyciąć
wytrzeń swoje drzewo, i urzędnik ci odpowiada, że nie możesz, a jak wytniesz, to płacisz horrendalne kary. Więc to była jedna z największych patologii i PiS to zmienił, PiS wprowadził prawo, że jak masz swoje drzewo, to możesz je sobie wyciąć. I co się stało? I Hołota wyszła na ulicę, że nie może tak być, że ludzie sobie drzewa wycinają, bo jak tak będzie, to wszystkie drzewa zostaną wycięte. No nie wszystkie, tylko te, które właściciel chce sobie wyciąć. Na tym to polega. Na tym polega prawo własności. No ale lewaki nie uznają prawa własności, więc Hołota wyszła na ulicę i ja nie pamiętam, jak to się skończyło, ale właśnie nie wiem, czy PiS to w końcu wycofał się z tej ustawy, czy nie, no ale no jeżeli mamy takie społeczeństwo, no to gdzie te 20% liberałów? No właśnie, się zastanawiam, czy wśród tych 20%, czy te 20% liberałów było wśród tej Hołoty, która, nie, ja jestem, mam poglądy liberalne jak najbardziej, oczywiście, wolny rynek, ale wycinać własne drzewo, nie! No więc... Okej, więc tak, no temat Hołowni to nawet nie będę poruszał, bo Hołownia to jest kabaret, to jest człowiek, który nie ma poglądów, to jest populista, który plecie 3x3, on nie wie, o czym mówi, co chwilę zmienia zdanie, no czasem się rozpłacze w internecie, no i na takich ludzi głosują polscy liberałowie. No, ale wspomniał też uczciwie pan Chmielowski o Stanisławie Żółtku. Stanisław Żółtek, tak, faktycznie, on jest okej. Tylko problem z panem Żółtkiem jest taki, że on jest kojarzony tylko w Warszawie, to raz, znaczy przepraszam, oczywiście tylko w Krakowie, i dwa, on jest trochę leniwy, on nie działa. Korwin przez 30 lat jeździł po całym kraju, spotykał się z wyborcami, i na początku się śmiali, że o na Korwina tylko gimnazjaliści przychodzą, no ale ci gimnazjaliści w końcu uzyskali prawa wyborcze. I to się przełożyło na sukces polityczny, więc Korwin zasuwał ostro, Żółtek tak nie bardzo, już pomijam, no więc partia Żółtka KNP dzisiaj jest na tym poziomie, na którym no jakby 20 lat temu była partia Korwina, tylko że Korwin coś z tym robił, a pan Żółtek nic z tym nie robi, no teraz trochę w internecie robi, no ale co tam internet, więc... No ale tak, jak najbardziej myślę, że jakby ideowo pan Żółtek jest w porządku, tylko że politycznie go nie ma. Próbował wrócić do polityki przy okazji praw wyborów w Krakowie, nie udało mu się, chociaż ja nie miałbym nic przeciwko, tylko właśnie to też jest ten problem, że jeżeli miałby pan Żółtek wrócić do polityki, to i na przykład, bo próbował w ramach właśnie Nowej Nadziei tych praw wyborów, co z Legnicą, z tego co wiem, dalej nie wiadomo, kto będzie jedynką. Próbował tam wrócić, no a tam już jest pan Berkowicz, więc dobrze zakorzeniony, więc no nie ma za bardzo gdzie wrócić. Czy Konfa jest w stanie dwóch posłów z Krakowa wprowadzić? Może, proszę próbować. Ja bym nie miał nic przeciwko, żeby pan Żółtek z list Konfederacji razem z Berkowiczem zostali posłami. Dobrze, wydaje mi się, że... no właśnie, i wydaje mi się, że z takiej pozycji no trochę ciężko jest bronić właśnie tej tezy, że Konfederacja nie jest liberałom potrzebna, bo zwłaszcza, że okej, głosowali na Żółtka, te 20% liberałów, ale na Żółtek też jakby próbował się wokół Konfederacji zakręcić. No więc wygląda na to, że jakby nie ma alternatywy liberalnej, jakiejś sensownej. Dobrze, więc tak, dalej Mentzen mówi, że on chciałby zmienić system, a Chmielowski chce przekonywać ludzi do wolności, tak? Czyli Mentzen działa politycznie, a Chmielowski działa ideowo. Problem w tym, że no jakby większość ludzi nie chce wolności, tak? No 20% wydaje mi się, że to jest mało, żeby zmienić system, tak? Stefan Kisielewski mawiał, że trzeba wziąć za mordy i wprowadzić liberalizm, tak? Czyli nie przekonywać ludzi, żeby w demokracji, w demokratycznych wyborach nas poparli, tylko po prostu zdobyć władzę. No, Konfa próbuje to robić metodami demokratycznymi. Korwin proponował metody siłowe, ale zdobyć władzę i po prostu zmusić ludzi do wolności. Zresztą to już widzieliśmy w starożytnym Egipcie, kiedy Żydzi byli niewolnikami i Mojżesz ich wyprowadzał. Początkowo Żydzi hejtowali Mojżesza, że co ty tutaj knypi, bo to był tak, Mojżesz najpierw był jakby na dworze egipskim po 40 latach
uciekł i po 40 latach wrócił i wyprowadził tych Żydów. No ale początkowo, gdy Mojżesz próbował bronić Żydów, no to Żydzi go hejtowali. Tak, co ty tutaj kmiacie, ty z egipskiego dworu przyszedłeś, co będziesz nas tutaj ten pouczał, rozsądzał? No ale w końcu ich skłonił, żeby wyszli, no bo już jakby faraon tak dał im się we znaki, że już mieli go dość. No i niewolnika można trzymać, ale też trzeba jakby nie za bardzo przyciskać, bo się wtedy zbuntuje. Więc już Żydzi byli w takim stanie, że dobra, okej, no już chodźmy z tym Mojżeszem, już gorzej nie będzie. No i wyszli na pustynię, przeszli przez Morze Czerwone, uzyskali wolność i co? I zaczęli od razu szemrać, że po coś ty nas tutaj wyprowadził. Tam mieliśmy w Egipcie, mieliśmy fajnie, mieliśmy zasiłki socjalne, mieliśmy prawo pracy, kodeks pracy mieliśmy. Okej, byliśmy niewolnikami, ale jakość była. Tutaj to nie wiadomo jak będzie, co już drugi rok tylko manna i przepiórki, to po coś ty nas tutaj wyprowadzał. Więc to, że jakby, że ludzie nie chcą wolności, to niech sobie pan Chmielowski przekonuje. No 20%, tak jak mówię, to jest moim zdaniem dosyć mało, żeby żyć normalnie. Znaczy, zawsze tak było, że większość ludzi nie chciało wolności, że większość ludzi jednak ta niewolnicza mentalność gdzieś tam tkwiła, tylko że przez większą część historii ci ludzie nie mieli wpływu na władzę, nie mieli praw wyborczych, więc jakoś to funkcjonowało. Natomiast no obecnie ci ludzie o niewolniczej mentalności też głosują, tak? Więc okej, no i tak jak mówię, później troszeczkę debata zeszła na psy. Pan Chmielowski nawiązywał do jakichś tam chyba ustaw Mentzena. Gdzieś tam w pewnym momencie weszły teksty na temat właśnie tego, co mówiłem wcześniej. Kto jest zbyt emocjonalny, kto podchodzi zbyt emocjonalnie. No i w pewnym momencie Mentzen powiedział, że no jak chcesz, bo tam była mowa o świerszczach, o jedzeniu świerszczy, że Mentzen mówi, że jestem wolnościowcem, jak ktoś chce jeść świerszcze, to niech sobie je świerszcze. Jak chcesz, możesz jeść nawet kupę konia. Nie, ty jest kupę konia. No więc tutaj debata sobie leci i nagle łup, merytoryczne w dół, intelektualne. Tak mi poczułem, jak ta kupa konia weszła, poczułem, że mi się fałdy na mózgu wygładzają, ale dobra, wróciło to na jakieś tam tory. Pojawiły się pytania od publiczności i prowadzący zwrócił uwagę, że większość Konfederacji głosowała za zakazem handlu w niedzielę. Znaczy większość, tam 54%, to połowa, tak? Połowa plus Braun. Nie wiem, czy Braun głosował za zakazem handlu w niedzielę, ale to, no, takie dane padły, że tam połowa głosowała za, ponad. No i faktycznie mało wolnościowe rozwiązanie, Mentzen to przyznał, ale to tak jak mówiłem, Konfa to jest zbiór kilku środowisk, więc czasem gdzieś tam się rozjadą, ale w większości przypadków głosują wspólnie i sensownie. Prawie połowa konfy właśnie była przeciwko temu zakazowi. No tak, pojawiło się pytanie o pobór do wojska i tutaj obaj panowie zgodzili się, że powinno być przeszkolenie. Mentzen mówił właśnie o przeszkoleniu młodych ludzi po maturze. Tu rozumiem, że chodziło o takie krótkie, tam nie wiem, jedno czy dwumiesięczne przeszkolenia. Chmielowski mówił o dobrowolnych szkoleniach, więc okej, okay, jakby generalnie co do zasady się z panami zgadzam, natomiast, no, problem też polega na tym, no ja w wojsku nie byłem, ale chociaż miałem kiedyś takie ambicje, żeby iść do szkoły wojskowej, natomiast wojsko znam, ale odwidziało mi się, wojsko znam głównie z filmów z lat 80. i 90. i pamiętam, że w Polsce to bardzo źle wyglądało w takich filmach jak Król czy Samowolka. Samowolka to się nazywało? No w każdym razie źle to wyglądało i jednak ten pobór do wojska to była patologia, to nie, tam nie chodziło o wyszkolenie żołnierza, tylko o zdemoralizowanie go i zgnębienie człowieka, tak? Więc jakby tak miały wyglądać przeszkolenia wojskowe, to ja dziękuję bardzo, mówię nie. Dobrze, pojawiło się ciekawe pytanie do Mentzena o to, jak zamierza zmienić Polskę, nie wchodząc w koalicję z PiS-em. Więc tutaj też musimy wyjaśnić, bo generalnie Polska, jakby ustrój państwa polskiego to jest patologia. Tutaj jak PiS reformował sądy, no to tam krzyczeli, że o, trójpodział władzy. Kiedy w Polsce był trójpodział władzy? Przecież jeżeli mamy sytuację, w której jest Sejm wybrany przez ludzi i teraz ten Sejm wybiera sobie, czyli Sejm władza ustawodawcza, wybiera sobie władzę wykonawczą i ta władza wykonawcza
pisze ustawy, no to gdzie tu jest trójpodział władzy? Nie ma trójpodziału władzy. Trójpodział władzy jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie oddzielnie jest głosowanie do władz właśnie ustawodawczych, oddzielnie jest głosowanie na prezydenta, czyli na władzę wykonawczą. W Polsce tego trójpodziału nie ma, ale ja nie widzę problemu. Jakby Korwin wielokrotnie o tym mówił, że możemy poprzeć każdego, kto będzie realizował nasz program, więc nie trzeba od razu zostawać jakimś tam ministrem. Mensen chciałby być ministrem finansów, ale nie trzeba zostawać ministrem finansów. Można poprzeć rząd PiSu, tylko wydaje mi się, że jeżeli Konfa miałaby poprzeć rząd PiSu, to raz parę głów musiałoby polecieć, a dwa, no jakby PiS musiałby w ogóle nie, no zmienić o 180 stopni jakby kierunek, więc tak, jeżeli by PiS zaczął jakby popierać, no bo tak, no okej, powiedzmy, że Konfederacja ma ustawę, popiera rząd PiSu, ale słuchajcie, my tu mamy ustawy, więc wy bierzecie te ustawy, albo my je zgłaszamy jako, jeżeli będzie już więcej tych posłów Konfederacji, my to zgłaszamy jako projekt poselski i wy to popieracie, wy to przegłosowujecie. I sobie rządźcie, macie spółki Skarbu Państwa, macie ministerstwa, bawcie się, tylko wiecie, ustawy przegłosowujcie. To by było spoko. Dobrze, więc tak, pytanie o zmiany klimatyczne się pojawiło i Chmielowski mówił o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu. Na przykład wspominał o migracjach ludzi. Tak szczerze mówiąc do końca nie rozumiem, bo w czym jest problem, bo jakby ludzie od wieków migrują i migrowali i wydaje się, że liberał jest za tym, aby każdy jakby podróżował i osiedlał się tam, gdzie mu się podoba. Tak? Problemem Europy nie jest to, że ludzie migrują, tylko właśnie to, że europejskie państwa rozdają za darmo pieniądze, więc migrują ci, którzy właśnie są łasi na darmowe pieniądze. No więc... Natomiast jakby na temat samych zmian klimatycznych nie chcę się tutaj za bardzo wypowiadać, bo się na tym nie znam, natomiast znam się troszeczkę na logice, na retoryce i zdaje mi się, że różni aktywiści klimatyczni już wiele lat temu straszyli, że o, tam za x lat ludzkość wyginie, jak czegoś nie zrobimy, tak? I mija x lat i nic się nie dzieje, ale nie, teraz to za x lat to już na pewno ludzkość wyginie, jak nic nie zrobimy, nic nie robimy i ludzkość nie ginie, tak? Podobno teraz Greta Hauder-Jutunberg usunęła jakiś swój tweet sprzed 5 lat, gdzie straszy, że jak nie zrezygnujemy z paliw kopalnych, to za 5 lat ludzkość wyginie. 5 lat minęło, ludzkość nie wyginęła, więc to troszeczkę jak w tej bajce o wilkach. O, wilcy idą, tak? No i jak wilcy naprawdę przyszły, no to już nikt ich nie słuchał. Więc jeżeli oni za każdym razem mówią, że ludzkość wyginie, a ludzkość nie ginie, no to pytanie, na ile oni są wiarygodni. Więc tak, pytanie o Unię Europejską i tutaj pan Mensen się miga, tak? Bo pan Mensen chce mieć poparcie i pan Mensen wie, że większość Polaków popiera Unię Europejską, no więc nie może powiedzieć, że chce tak od razu wyjść z Unii Europejskiej, bo wie, że straci poparcie, ale jak powie, że nie wychodzi, to też straci, więc pan Mensen się tutaj miga, że o, ta Unia Europejska to tak w złą stronę poszła, nie jest dobra, inaczej powinna wyglądać, no i w sumie tutaj pan Chmielowski mówi tak samo, natomiast faktycznie Unia Europejska troszeczkę się zmieniła, jak w 2014 roku Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to faktycznie było to prezentowane jako strefa wolnego handlu, strefa swobodnego przepływu kapitału, usług, ludzi, dóbr i tak dalej. No, tylko że dzisiaj już w Unii Europejskiej nie mówi się o wolnym rynku, tylko mówi się o jednolitym rynku, tak? Że mamy jednolity rynek w strefie tej właśnie Unii Europejskiej. Więc to już mi nie brzmi tak spoko. Natomiast w Polsce faktycznie jakby to poparcie dla Unii Europejskiej jest dosyć duże, bo ludzie uwierzyli w darmowe pieniądze. Ludzie mają wtykaną propagandę, że o, ile my to pieniędzy od Unii Europejskiej dostaliśmy. Okej, jakieś transfery finansowe były, tylko że mnóstwo tych transferów poszło na rzeczy kompletnie niepotrzebne. Ja to znam u siebie z Nysy. U mnie w Nysie na przykład bardzo pięknie odremontowali, oczywiście za pieniądze unijne, jakieś tam stare, zabytkowe, nie wiem, wieże ciśnień odremontowali, bardzo pięknie zrobili wieże ciśnień i co? I wieża ciśnień stoi pusta. Więc po prostu jakby środki, kapitał, energia zostały zmarnowane na coś, czego nikt nie potrzebował. To jest raz. Dwa. Biurokracja ogromna. Ogromny wzrost biurokracji. Ogromne koszty. Więc to też jakby się, no ludzie o tym nie myślą. Więc
faktycznie jakby te dotacje unijne aż tak dużą korzyścią dla Polski nie były. No ale propaganda działała dosyć prężnie, ludzie wierzą, że Unia Europejska dawała za darmo pieniądze. Ja pamiętam też na uniwersytecie w ogóle mieliśmy taki przedmiot ekonomika Unii Europejskiej i tam był taki profesor, który właśnie na wykład prowadził wykład i on sobie siedział, miał jakieś ulotki, broszurki na temat Unii Europejskiej, no i czytał te ulotki, czytał te broszurki, jaka to Unia jest fajna i opowiadał, że o, gdyby nie Unia Europejska, to tu by w kraju nic nie było, by byłaby jedna wielka dziura, no i no to ta propaganda działa dosyć prężnie, więc to poparcie dla Unii jest faktycznie dobrze. Padło na koniec pytanie o aborcję i tu mnie pan Chmielowski pozytywnie zaskoczył, bo ja nie wiem, czy pan Chmielowski jakby jest chrześcijaninem czy ateistą, ale no panuje takie przekonanie, że jakby sprzeciw wobec prawa do aborcji, bycie przeciwko aborcji jest domeną katolicką czy chrześcijańską, co nie jest do końca prawdą, bo jest wielu ateistów, którzy są przeciwni aborcji. Profesor Wolniewicz przecież był przeciwko aborcji, no Keltus, Tomasz Czapla jest, bardzo hejtuje aborcję, więc to nie jest tak, że to jest tylko chrześcijańska domena. Natomiast tutaj pan Chmielowski też przyznał, że on jest jakby libertarianinem pro-life. Natomiast powiedzmy sobie, bo tu też jakby lewica często podaje argument, o wy tacy wolnościowcy, a wy jesteście przeciwko aborcji, czy przeciwko prawu do aborcji. To nie jest do końca tak, ponieważ lewica, ponieważ może inaczej, spór na temat aborcji to nie jest spór o granice wolności, tylko spór o definicję człowieka, bo myślę, że zarówno lewica, jak i prawica zgadza się przynajmniej w części deklaratywnej, że ludzie nie powinni się zabijać. Natomiast, no i właśnie teraz pytanie, kiedy zaczyna się człowiek? No, twierdzenie lewicy, że człowiek zaczyna się w momencie narodzin jest twierdzeniem skrajnie absurdalnym, które można obalić na 100 tysięcy różnych sposobów. Natomiast twierdzenie, że człowiek zaczyna się w momencie poczęcia, no, jest kontrowersyjne, jest wątpliwe, ale ja bym jednak skłaniał się do tej wersji, że zaczyna się w momencie poczęcia, niż że zaczyna się w momencie narodzin. To na pewno jest bliżej jednak tej pierwszej wersji, że zaczyna się w momencie poczęcia. Dobrze, więc tak, było jeszcze pytanie o wolności osobiste, no i tutaj pan Mentzen no, opowiedział bardzo ładnie, że jest za wolnością słowa, za tym, żeby człowiek żył tak, jak mu się podoba i spoko, no ale słusznie mu wytknął Chmielowski, że Mentzen przecież bronił zakazu obrazy uczuć religijnych. Jest w polskim kodeksie karnym taki przepis, że jak obrażasz czyjeś uczucia religijne, to podlegasz jakiejś tam karze. No i Mentzen jakby, znaczy to pamiętna rozmowa u Stanowskiego, wydaje mi się, że po prostu Mentzen jakby dostał takie pytanie, nie wiedział za bardzo, co odpowiedzieć i się zbyt długo zastanawiał, co pomyślą jego wyborcy i dlatego tak odpowiedział, że no w sumie to on nie ma nic przeciwko, żeby ten zakaz był. Ale tu jakby zaczął się z tego wycofywać, mówi, że jest za wolnością słowa. No, więc okej. Okay. Mam nadzieję, że mówi prawdę. Dobrze, więc jakby to wszystko na ten temat. Ja muszę kończyć, bo jakby umówiłem się z człowiekiem, jadę do Nysy i się w Nysie spotkam z Rafałem Gryminem z kanału Ovation TV. Może coś razem nagramy. Jeśli chodzi o jakby wnioski płynące z debaty, debata ciekawa. Było takich trochę momentów takiej płcizny totalnej. Było trochę emocjonalności w tym wszystkim, ale gdzieś tam ciekawie się panowie zaprezentowali. Czy libertarianie mają jakąś alternatywę wobec Konfederacji, alternatywę polityczną? Moim zdaniem jakby nie ma takiej sensownej alternatywy, aczkolwiek no, znam jakby ludzi o poglądach, nie wiem, korwinistycznych, takich zbliżonych do poglądów Korwina, którzy właśnie na przykład nie popierają Konfederacji ze względu na te wątki narodowe czy katolickie, ale znam też takich, którzy ją popierają mimo właśnie tych wątków. Nie podobają im się wątki narodowe i katolickie, ale i tak jakby nie widzą innej alternatywy. Więc myślę, że jakby no, tutaj to wyzwanie, które Chmielowski rzucił, to było niepotrzebne, jakby myślę, że politycznie nie ma tutaj jakiejś sensownej alternatywy. Ideowo tak, też się nie ze wszystkim zgadzam, jeśli chodzi o konfę. Też widziałbym pewne rzeczy trochę inaczej. No ale cóż, jakby mamy co mamy, działamy. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Ja życzę wszystkiego dobrego z okazji świąt wielkanocnych. Trzymajcie się. Cześć!